Kochani moi, jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o innej sprawie, że też słyszałem i w telewizorze, i tu mój rzecznik nowy prasowy, kiedy pan redaktor przywiózł i powiedział, że tak, ludzie pochodzą od małpy i od Boga. Tak, pochodzą. Ale od małpy to pochodzą tacy ludzie, którzy jak Palichot i inni ludzie z Palichota. Ale nie ludzie wierzący, którzy wierzą w Boga, Matkę Przenajświętszą i Pana Jezusa. Takich ludzi stworzył Pan Jezus. Ulepił z gliny, tchnął i powstał człowieka. Pierwsze stworzył Adama i Ewę. I którzy ludzie wierzący w Boga, w Pana Jezusa, to on pochodzą od Jego. On, Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, jest nieśmiertelny. To jest Syn Boży, który stał się człowiekiem i umarł za grzechy nasze wszystkie. Który zasiadł po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stąd przyjdzie sądzić żywych ludzi umarłych. Amen. I może pan Karol Darwin małpę jego może i ulepiła, może i urodziła. Może jakiś tam goryl zapłodnił małpę. To może i urodziła Karola tego Darwina. Może podobny do małpy. Może jest panie Karolu Darwinie nie człowiekiem pan, ale małpą pan jest. To się mówi trudno. To jest niezbadane. To jest niezbadane. Tylko jeden wie Bóg, Pan Jezus i Matka Boska. Od kogo każdy człowiek pochodzi. I przestańcie takie głupoty mówić, Panie Karolu, Panie wszyscy, że człowiek podchodzi od małpy. Żaden człowiek nie pochodzi od małpy, tylko od Boga. Ja już raz mówię, nie będę powtarzać się, bo bez przerwy powtarzać to tak wygląda jak małpa. Bo tylko małpę można nauczyć i powtarzać. Ale panie Palichotu, panie Karolu Darwinie, przestańcie wariować, grać wariatów, tylko naprawdę nie obrażajcie Boga, nie obrażajcie Pana Jezusa i Matki Bożej. Bo za takie rzeczy to jest karalne dla was. Panie redaktorze, proszę się nie śmiać, bo to jest prawda. Za obrażenie Boga, Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej, każdego człowieka można pociągnąć do odpowiedzialności karno-sądowej. I to natychmiast. Bo nie można się raz powtarzać, ani śmiać się, ani obrażać trzech osobowych świętych. Bo one są najważniejsze. Nikt bez tych trzech osób świętych kroku nie zrobi. Nikt nie wie, ile będzie żyć na tym świecie. Możesz, panie redaktorze, zaraz umrzeć, tak samo ja, tak samo i każdy człowiek. Tak samo i pan, panie Karolu Darwinie i panie Palichocie też. I panie, kochani moi, przestańcie zgrywać się, wyszydzić z tych trzech osób,
bo nie wolno szydzić z nich. To jest, jeszcze raz mówię, podkreślam grubą kreską. I grubymi słowami mówię. Choć gardło mam zakrypnięte, ale jeszcze przemówię. Że te trzy osoby boskie, co ja wymieniłem, to co jest najważniejsze. Nikt nie zrobi, czy to człowiek wierzący, czy praktykujący, byle jaki człowiek. Nawet kroku nie zrobi. Może wstać i upaść. I może nie żyć. I nie obrażajmy Boga, Pana Jezusa, Matki Boskiej. Niedawno mieliśmy święto, Wielkanoc. Dzieliliśmy się jajeczkiem świętym. Tak jak na Boże Narodzenie dzielimy się opłatkiem. Tak Chrystus, Król, Pan Jezus, dał się ukrzyżować za cały świat na krzyż. Był ukrzyżowany, męczony, biczowany i pogrzebany. Ale zmartwychwstał. Nawet dla jego kamieni się kłaniają. Woda, drzewa, ptaszki śpiewają. Jak ptaszek ćwierka, to dla Pana Jezusa, dla Matki śpiewa piosenkę. Jak gołąbek grucha śpiewa piosenkę dla tych trzech osób świętych. I ptaszki, zwierzęta, mądrzejsze od ludzi, nie łamią bramy, człowiek nic, nie niszczą gniazd, tylko pomagają budować. Jeszcze zbierają gałązki, zbierają trawkę, zbierają słomkę i noszą do gniazd. Wróbelek dla szpaczka, szpaczek dla wróbelka, gołąbek dla wróbelka, wróbelek dla gołąbka pomaga i żyją w zgodzie. Ja bardzo proszę was, zwłaszcza Polaków i Polek, wszyscy, nie grzeszmy, tylko idźmy z Chrystusem, Królem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, z Matką Przenajświętszą, z Królową Rodzin i Świata Całego. Idźmy z Bogiem, Ojca Pana naszego, Ojca Pana Jezusa. Matka Boska urodziła Pana Jezusa, była zapłodniona Duchem Świętym. Urodziła stajence, biednej, cichej, które dmuchali, zwierzęta ogrzewali, tak jak owieczki, krówki, koniczki, cielaczki, a ludzie nie chcieli przyjąć Matki Przenajświętszej do domu, bo byli głupie i są głupie. Dlatego, że nie wiedzieli, że to jest Matka nad matkami, że to jest najważniejsza. Że ją nikt nie przezwycięży. Nikt nie da rady. Żaden człowiek. I nie zabijajmy. I dziś